smutną historię Saturna powinniście już wszyscy znać z mojego poprzedniego materiału. W największym skrócie, świetna konsola, którą zabiła kombinacja pecha i debilnych decyzji marketingowych. Dzisiaj zaś chciałbym rzucić okiem na najbardziej zagadkowy aspekt saturnowej porażki, czyli... Jakim cudem amerykańska premiera była tak strasznie do dupy? W Japonii konsola była sukcesem i sprzedała się w prawie 6 milionach sztuk, czyli ponad połowa wszystkich Saturnów na świecie trafiła właśnie tam. Samo w sobie nie jest to jeszcze jakoś straszliwie dziwne, w końcu takie sprawy jak lokalny patriotyzm czy regionalna specyfika odgrywają sporą rolę przy sprzedaży każdego produktu. Nie, to co dziwi najbardziej, to fakt, że w Ameryce konsola nie stała się równie wielkim przebojem. Zwłaszcza, że początkowe plany na kampanię marketingową były całkiem sensowne, a zestaw tytułów startowych na pewno lepszy niż to, co na rozbieg dostali Japończycy. Nadal jednak był to zestaw dosyć dupowaty, no i gdyby nie ta przyspieszona o 4 miesiące premiera, to Saturn miałby okazję trafić do hamburgerów otoczonych dużo lepszymi tytułami. Jedyną właściwie grą z tego zestawu, do której nie ma się o co przyczepić, pozostał do dzisiaj Panzer Dragoon. Trójwymiarowa arcade'owa strzelanka osadzona w onirycznym postapokaliptycznym świecie idealnie nadawała się do prezentacji nowego sprzętu. Gameplay był prosty, ale satysfakcjonujący. Grafika i dźwięk powalające, no a przynajmniej dla każdego, kto na oczy widział dotąd tylko sprzęty 16-bitowe. Wypuszczona rok później dwójka podkręcała każdy element składowy do jedenastki, dając w efekcie grę niemalże idealną, ale i jedynka do dzisiaj ma swój urok i trzeba być naprawdę potężnym hejterem, żeby tego nie dostrzegać. Ale jako, że o Panzer Dragoonach mówiłem już na kanale nieraz, to przejdźmy sobie lepiej teraz do tytułów dupowatych. Pozwólcie, że nie będę za bardzo się rozgadywał na temat Worldwide Soccer Sega International Victory Goal Edition, bo piłka nożna. No, co o niej można kurwa powiedzieć, no, latają se chłopki po boisku, ludzie na trybunach się gapią, jakby tam zderzacz hadronów instalowali, no pff, ja pierdolę. Już chyba tylko golf jest nudniejszy, no, w końcu, jak to powiedział George Carlin... Do you ever watch golf on television? It's like watching flies, fuck! No, ale w przeciwieństwie do piłki nożnej, w golfa nie możesz se zagrać pod trzepakiem na podwórku, więc powiedzmy, że no, ma to jeszcze jakiś sens. Pebble Beach Golf Links pozwala pomachać kijaszkiem na tytułowym polu, uznawanym za jedno z najpiękniejszych na świecie do uprawiania tego sportu dla bananów. Naszym instruktorem i przeciwnikiem jest Craig Stadler, żywy dowód na to, że grubasy też mogą ozdobić ściany pucharami. Niestety, fajna lokacja i sławna morda na okładce to właściwie wszystkie pozytywy tej produkcji. Nie umiem w komputerowego golfa, więc o gameplayu się nie wypowiadam, ale technicznie to ta gra mogła wyglądać dużo lepiej. Wyszła już bowiem wcześniej na Mega Drive'a, a na Saturnie nie dokonano właściwie zbyt wielkiego upgrade'u. Dorzucono kilka filmików i czytanych tutoriali, nieco ulepszono animację i kolorystykę, ale golfiarze są nadal płaskimi sprite'ami. Te dwa tytuły to pierwsze jakieś takie niehalo amerykańskiej premiery Saturna, no bo serio? Golf? To ma być gra, która przyciągnie dzieciaki do konsoli? Albo piłka nożna? Przecież Amerykanie mają totalnie w dupie futbol, no, do tego stopnia, że musieli mu zmienić nazwę na soccer, bo już mają swój futbol. Sytuacji nie poprawiał za bardzo jedyny platformer dostępny na premierę, Clockwork Knight. Gameplay to typowe skakanie i siekanie, ale grafika i stylizacja sprawiają, że na samą myśl o przygodach nakręcanego rycerzyka przebiegają mi dreszcze. Bo raz, że wygląda to wszystko strasznie dupowato, bo te oczojebne kolorki mogą doprowadzić do szału, a dwa, czemu to jest takie straszne? Jakim cudem udało się takich cukierkowych bohaterów przedstawić jak jakichś złoczyńców z niewydanego prototypu pierwszego Toy Story? Przecież to momentami wygląda jakby Ash Williams zarzucił kwasa na nocnej zmianie w Toys R Us. Nie łykam też technologii, z której gra korzysta, bo platformówki 2,5D z tamtych lat wyglądają albo niesamowicie chujowo, tak jak ta. Troszeczkę kojarzy mi się z Donkey Kong Country, jeśli chodzi o sprite'y postaci, ale tutaj wygląda to paskudnie, zwłaszcza w połączeniu z otoczeniem, które sprawia wrażenie, jakby grafik pożygał się kredkami. Ale wszystkie te gry były w pewnym sensie tylko przystawką do głównego dania, nawet Panzer Dragoon, który był mimo wszystko produkcją nową i jeszcze nieznaną. Prawdziwym lepem na graczy miały być dwa arcade'owe porty, Daytona USA i Virtua Fighter. I szkoda tylko, że te porty tak straszliwie zjebano. Obie te gry są idealnym przykładem na to, że pierwotna wrześniowa premiera miałaby dużo więcej sensu. Wymuszone przez Sega przyspieszenie prac sprawiło, że Daytona ukazała się w koszmarnym stanie. Framerate był 3 razy niższy od automatowego oryginału, elementy trasy pojawiały się na wyciągnięcie ręki i właściwie jedynym co poprawiono był nagrany od nowa soundtrack. Nie ratowało to jednak ogólnej biedy tego portu i nie mam nawet na myśli zawartości, bo 3 trasy i 2 samochody to niby niewiele, ale w sumie o Sega Rally, które wyszło na gwiazdkę tego samego roku, można powiedzieć to samo.
Chodzi właśnie o tą nieszczęsną stronę techniczną. Gra była do tego stopnia spartolona, że rok później doczekała się poprawionej wersji. A właściwie nawet dwóch, bo jeszcze kolejna reedycja dodawała opcję ścigania się przez internet. Więc jeśli traficie gdzieś kiedyś na strychu na Daytona USA Championship Circuit Edition, Netlink Edition, to możecie planować wakacje na Jamajce, bo to jedna z najdroższych gier na świecie. Raczej nie do znalezienia poniżej $1000. Virtua Fighter to jeszcze większa porażka. Ta przełomowa mordoklepka podbiła serca japońskich graczy, ale na zachodzie nigdy nie osiągnęła podobnej popularności. Sam port nie był nawet najgorszy, ale do Ameryki trafił w naprawdę debilnym okresie, bo hamburgery już miały tę grę w domach. Ukazała się bowiem na 32X i o ile towarzysząc japońskiej premierze Saturna mogła jeszcze robić jakieś wrażenie, to w maju 1995 roku wszyscy ogarnięci gracze wypatrywali już nadchodzącego w lipcu Virtua Fighter Remix. Była to ulepszona, podpakowana wersja, dodająca takie, wydawałoby się, podstawowe rzeczy jak tekstury na postaciach, czy portrety zawodników, które nie straszą po nocach. Niestety nie poprawiono dziwacznej fizyki skakania, przez którą wszystkie walki wyglądają, jakby toczyły się na księżycu. Sam system walki zaś był mocno techniczny i mimo, że przełomowy, to jakiś taki mało rajtujący. Co prawda, może ja, człowiek, który za jedyną słuszną mordoklepkę uznaje Mortal Kombat, nie powinien się w tym temacie wypowiadać, ale no, nie wiem, no, czuję się, jakbym grał w jakiś japoński boks. Żadnych fireballi, sonic boomów czy fatality, no bez sensu. Zresztą, nawet jeśli ktoś lubi taką stylówę, to chyba nikt nie zaprzeczy, że lepiej było poczekać i wydać konsolę razem z wersją Remix, no nie, a nie tą pierwszą kostropatą. Generalnie więc problem z amerykańskim zestawem startowym jest taki, że lista gier jest nawet spoko, tylko wydano jej kurwa za wcześnie. Mieliśmy dwa tytuły sportowe i platformówkę, no, może nie wybitne, ale niejako obligatoryjne na start jakiegokolwiek sprzętu w tamtych czasach. Daytona USA powinna być hitem, no bo przecież NASCAR skręcanie w lewo i hamburgery to kochają. Gdyby Virtua Fighter od razu był sprzedawany w wersji Remix, no to pewnie więcej ludzi poczułoby potrzebę wypróbowania, co się zmieniło od czasów 32X. Panzer Dragoon za to był świetny, ale marketing i zainteresowanie prasy skupiało się na dwóch wspomnianych przed chwilą arcade'ówkach i smocza strzelanina nie stała się niespodziewanym system sellerem, którym zdecydowanie powinna być. Amerykańska premiera Saturna okazała się więc kompletną klapą i konsola nigdy właściwie tego rynku nie podbiła. Tymczasem w Japonii jakimś cudem była to najlepiej sprzedająca się konsola Segi. Znaczy no, nie jakimś cudem, no bo Saturn jest zajebisty, tylko jakimś cudem beznadziejne tytuły startowe temu nie przeszkodziły. Bo Japończycy dostali na premierę takie gówno, że głowa mała. Właściwie najlepszym tytułem był Virtua Fighter, który w listopadzie 1994 roku, kiedy to Saturn pojawiał się w tamtejszych sklepach, był nadal gierką robiącą spore wrażenie. Nawet to, że była to pierwotna, nieteksturowana wersja, można bez trudu wybaczyć i w sumie nie dziwi mnie, że był to regionalny system seller. Ale kupując nową konsolę, chciałoby się wrócić do domu z więcej niż jedną gierką, no nie? Można było więc sobie wrócić do domu z Mahjongiem. Tak, kurwa, z Mahjongiem. No, niesamowicie ekscytująca produkcja. Idealna na pierwszy dzień sprzedaży. No, nic tak nie opyla konsol jak pierdolony Mahjong. Chociaż, co ja tam wiem, PlayStation dostało aż dwa na start, więc może dla Japończyków to jest coś jak dla nas rozbierany poker? Nie, może autentycznie lubią w te klocki? Ja tam tego chińskiego domina nie ogarniam. Jedyne co z tej gry zapamiętałem, to że da się grać świnią z kubkiem na głowie. One Chai Connection zaczyna się jak jakiś chiński Twin Peaks. Malownicze okolice, trup nad wodą i... Bo, kurwa, co to, tutorial do Lightwave na Amigę? A nie, to tylko logo, uff. Wan Chai to jedna z dzielnic Hongkongu, a gierka polega na tym, że klikamy po różnych tabelkach i zakładkach, nic nie rozumiemy i od czasu do czasu oglądamy kiczowate filmiki na ćwierć ekranu. A, i jesteśmy jakimś detektywem czy coś. Dobra, wiem, że może za bardzo się znęcam, no bo jak ktoś umie w japoński, to ogarnie o co biega i może nawet zacznie się bawić w całe te badanie śladów i przesłuchiwanie świadków, ale... sorry, dla mnie to straszna bieda. No, napakowali na dwie płyty filmów i czytanych dialogów, owszem, ale dla mnie to taka nieco bardziej rozbudowana tajemnica statuetki. No, na pewno nie gra, dla której kupowałbym konsolę. Jeśli już, to prędzej kupowałbym dla Mysta. Ale tylko dlatego, że byłem wtedy 10-letnim gówniarzem, któremu było łatwo zaimponować, jeżeli cokolwiek miało grafikę 3D. Pamiętam, jak się wgapiałem w screeny w Secrecie. Pamiętam, jak śniłem o czytniku CD do kompa. I dobrze, że dostałem go dopiero w erze Quake'a, bo gdybym odpalił Mysta za szczyla, to pewnie obrzydziłby mi gry na całe życie. Bo, że co? Że tu się nie chodzi jak w Wolfensteinie? To tylko zdjęcia są? Trzeba jakieś zagadki rozwiązywać? No, znowu, wiem, że to moja wina, bo oprócz oglądania screenów mogłem przeczytać, co o tej grze piszą, ale no kurwa, jakie dziecko czyta opis, jak widzi takie screeny?
No ale to była w sumie gra dla dorosłych, więc nie dziwne, że mi nie podeszła. Dzisiaj zresztą też mnie nie porywa. Ot, antyk, eksponat w skansenie. Kiedyś to było! Każdy chciał mysta. Klient, producent sprzętu. Taki przygodówkowy Doom. Ale dzisiaj to ja się dziwię, co ta gra robiła na premierę Saturna. Nie lepiej było dać coś naprawdę 3D? No i niby dali. Ostatnia gra, z jaką klient mógł wrócić do domu, to Tama, czyli tłumacząc podtytuł na nasze, żądna przygód kuleczka w rozgibotanym labiryncie. Niektórzy z was mogą kojarzyć ją z kanału Qt'ego, bo zaszyciła na premierę także pierwsze PlayStation. Jemu do gustu za bardzo nie przypadła, ale dla mnie to jest najlepsza japońska premierówka. Serio, wessała mnie dużo bardziej od Virtua Fightera, już na pewno bardziej od Mahjonga czy jakichś klikanych przygodówek. Nawet intro ma w pełnym 3D, panie, no szok normalnie. Jaka jest fabuła gry? Ano, była sobie szczęśliwa niebieska kulka, która mieszkała w domku z paru poligonów i spędzała dnie na radosnym łamaniu praw fizyki. Ale pewnego razu wielka zła ręka zajumała jej podwórko i teraz kuleczka musi przebić się przez kilkadziesiąt leveli, żeby... W sumie nie wiem po co. Japońskiego nadal nie rozumiem, a gra się w pewnym momencie robi wkurwiająco trudna. Gameplay przypomina bowiem to, co znamy chociażby z Mercury na PSP, czyli kontrolujemy nie samą kulkę, tylko wychylamy planszę, po której się turla. Ja akurat lubię gierki tego typu i jedyne, co mi przeszkadza, to koszmarnie powolne tempo gry. Nasza kuleczka porusza się, jakby ją ktoś smołą posmarował, co strasznie przeszkadza w planowaniu kolejnych ruchów. No, na początku nie robi to problemów, ale w dalszych etapach mocno utrudnia sprawę, zwłaszcza, że gra jest na czas. No, ale w przeciwieństwie do jakiegoś mysta, to przynajmniej mam do niej ochotę od czasu do czasu powrócić. No bo, tak szczerze, to kiedy ostatnio zasiedliście do konsoli myśląc sobie, że walnę sobie kilka zagadek w myście? Albo, pierdyknę sobie partyjkę w Mahjonga po kitajsku. Z całego tego japońskiego repertuaru dostępnego na premierę Saturna, Tama jest jedyną grą poza Virtua Fighterem, która kojarzy mi się z konsolami Segi. No, prosta zręcznościówka, którą można odpalić na kilka rundek i wyłączyć. Chociaż, nie, zaraz. Tu się nie da zrobić save'a. Ani haseł żadnych nie ma. Fuck! To jedna z tych gier, które trzeba przejść za jednym zamachem, bo po wyłączeniu sprzętu zaczynasz od nowa. A miało być tak pięknie. A żeby już tak do końca sobie ponarzekać, to... Tama nie współpracuje z analogowym padem. W sensie, nie tyle nie obsługuje analoga, co w ogóle tego pada nie wykrywa. W innych saturnowych gierkach, które wyszły przed premierą Nights into Dreams, wystarczy przestawić pstryczek, no i cyk, można grać spokojnie na D-padzie. Ale nie w Tamie! Tutaj nie działa ani gałka, ani krzyżak, ani nawet start i reszta przycisków. Wielka szkoda, że nie wyszła nigdy żadna specjalna edycja dodająca obsługę analoga. Tak czy siak, jak widzicie, Japończycy dostali dużo gorszy zestaw gier na start. A mimo to Saturn był tam przez wiele miesięcy najlepiej sprzedającą się konsolą piątej generacji. Gdyby tylko Amerykanie wystartowali zgodnie z planem, czyli w listopadzie 1995 roku zamiast w maju, no to konsola ruszyłaby ze znacznie lepszej pozycji. W bibliotece byłoby kilka dodatkowych gierek, a bliska premiera PlayStation byłaby bardziej motywująca dla klientów. Stało się jednak inaczej i kiedy Playak pojawił się na amerykańskim rynku, Saturn zdążył stać się już zaledwie ciekawostką, na którą nawet fani Sega nie zwracali za bardzo uwagi. Tak więc, niestety, amerykańska premiera była zwyczajnie... do dupy! Co prawda, w kolejnych latach ukazało się sporo kultowych tytułów, ale nie oszukujmy się, znane są głównie największym fanom Segi. Ogół graczy dużo bardziej ogarnia to, co było wydawane na PlayStation, nie wiedząc często, że kilka z tych turbo klasyków ukazało się także na Saturna. I o takich właśnie przypadkach chciałbym wam opowiedzieć w ostatniej części Saturnowego Maratonu, która, co prawda, na pewno nie ukaże się za tydzień, tak jak to pierwotnie planowałem, ale no... Obiecuję wam, że na pewno jeszcze w tym roku.